Halo, halo, cześć, siemano, witajcie z tej strony Kowal. Zapraszam was na odcinek z Farming Simulator 19, seria małymi kroczkami do przodu. Dzisiaj, jak to oglądacie, pewnie jest już środa albo czwartek. Także no, pewnie się zastanawiacie, dlaczego. O mój Jezu. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego. O. Mi się bieganie zbugowało, dobra, nie było tego. Zastanawiacie się, czemu jest pick-up przygotowany? A to dlatego, że sprzedajemy znów koniki, czyli kolejne pieniążki i kupujemy land z polem 18. Dlaczego 18? Ponieważ zawsze to 100 tysięcy w kieszeni, to kosztuje 180, a tu 280. No także niby te można fajnie dużo więcej powiększyć, ale jednak tutaj połączę sobie z polami 19 i 20. Także myślę, że będzie akurat. Dobra, to wsiadamy. Palimy maszynę. Odpalona była, dobra. Było tematu. I jedziemy. Szybko sobie weźmiemy, posprzedajemy te koniki i bierzemy się za żniwa soi. Nie chciałem już nagrywać kolejnego odcineczka z tego, jak rozsiewam nawóz czy pryskam. Oj, przepraszam. Z tego, jak rozsiewam nawóz czy pryskam. No, bo to już nudne się trochę staje, także postanowiłem, że jak w tamtym odcineczku, żem posiał, no to w tym będę sobie elegancko kosił. I będą w końcu pierwsze żniwa naszym John Deere'em, no w końcu czas bojowy maszyny musi być, że tak to powiem. Dobra, jedziemy szybciutko. Jeszcze jeden odcinek nagram z farminga z żyletą, ponieważ zmusiłem go, no, namówił, no, rozmawiałem z nim przed sekundką na Messengerze i powiedział, że chciałby sobie ze mną tak pograć, bo mu się troszkę nudzi. Dobra, zamykamy, jedziemy. Że mu się troszkę nudzi i nagrałby z miłą chęcią ze mną, pograłby sobie. Także, no dobra, no to nie ma problemu. Ja sobie nagram tutaj jeden odcinek, to ty się przygotuj i nagrywamy kolejny. Bo to zawsze jednak jak z kimś, no to fajnie, jak na przykład poprzedni z Filipem. Dużo milej mi się grało, wiedząc z tym, że ktoś jest na TeamSpeaku czy na Discordzie i mogę sobie tak porozmawiać z tą osobą, no także, no wiecie. Zawsze to jakoś fajnie jest. Nagrywa się? Nagrywa się. A ile to jest? Się zaczynam, zobaczę ile to jest nie do odcinka. Dobra, już nawet klap nie będę otwierał. Tylko po prostu, bo ja chcę to jak najszybciej sprzedać. I sobie. No po prostu jak najszybciej chcę zrobić odcinek. Jeszcze muszę przesłać to, a niestety. Ja to nagrywam jak jest poniedziałek. A wtorek, godzina 5, muszę już wstać i muszę jechać, tak jak wiecie. No, także chcę się uwinąć jak najszybciej z wszystkimi pracami, bo no jednak wiecie. Że nie zważajcie na to, że ja tak jeżdżę jak jeżdżę, albo coś robię, no po prostu chcę jak najszybciej to wszystko zrobić. I gdy już kupimy sobie ten land z polem 20, z polem 18, sorry. To pobrałem sobie z oficjalnej strony Farminga, czyli z ModHuba, pobrałem sobie fajną przyczepkę Agroliner. No i będę chciał ją zakupić. Ona tam ma bodajże. No dobra, mniejsza. Ale właśnie zakupię sobie tą przyczepkę. Też mam modpack Horsha, z którego na pewno będę brał maszynki, ponieważ bardzo fajne są to. I nie takie typowo wielkie jak na. Jak tutaj w grze. W grze to są, że tak powiem, no, ogromne te maszyny Horsha. No nie na moje maszyny, nie na moje ciągniki, ale właśnie z tego paku, no to. Tej paczki właśnie Horsha, no to super są te maszynki. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak, co się znajduje w tym paku, w tej paczce, no to jeśli ktoś ma, no to polecam bardzo pobrać.
A jak nie, no to żeby sobie zobaczyć, posprawdzać, a jak nie, no to pokażę właśnie jak tu się spi, co tu jest. Czy nawet mogę nagrać odcinek oddzielny na jakiejś mapce właśnie z tym, z tą paczką maszyn, żeby pokazać, zaprezentować wszystko ten. W ogóle mi się podoba, jeszcze jakbym miał te, jeszcze jak te pole 18 się kupi, to się powiększy, ujeju, to będzie piękne, bo by cudo. Oby tutaj sąsiad nie ściął tej soi na 18, to będę po prostu wow, usatysfakcjonowany, że będę miał tyle soi, ujeju. No nie dość, że zakonie 400 tysięcy, to do tego... Jezu. One pozdychały. To do tego, ile za soję wezmę, to jest po prostu szok. Tak myślę, że gdzieś około... że z tych żniw to tak około 200 tysięcy mogę wziąć za soję, bo po prostu jak kupię 18 zetnę, to będzie mnóstwo tego. A poza tym, jeśli będzie, no bo pieniądze będą oczywiście potrzebne, myślę, że nie wiem, no nie wiem ile, o kurna, ale żem lipo odwalił. Dobra, poza odcinkiem już poprzywożę konie kolejne, żeby ten, tak, od razu sprzedam i kupię te pole, to tutaj sobie elegancko powiększę, tu sobie poszerzę, tu miedzę rozdupcę, nie, kozak będzie pole. Będę miał takie w jednym kawałku, taki konkretny hektar. Szybko, szybko. Teraz odpalamy John Deere'a. Już nawet nie jestem przygotowany do tego odcinka, po prostu chciałem to nagrać, żeby jeszcze przesłać, bo wiecie, no trochę czasu zajmuje, zanim się prześle odcinek. A jeszcze chciałbym nagrać mechanika. Bo w sumie dawno nie było. A jak ktoś będzie chciał oglądać, no to wiadomo, że będzie oglądał. I też z Rocketa albo z Fortnite'a, bo Filip mnie bardzo mocno namawia na to właśnie, żeby Fortnite'a. Także w niedługim czasie możecie się też możliwe spodziewać jakichś duosów, czy jak na kreatywnym sobie kierujemy coś tam, nie? No, sztosik odcinek po prostu. Oj tam. Dobra, ja tutaj sobie zostawię napas przyczepką. W ogóle fajny zestaw. Dobra. Cztery przyczepki. No dobra, w sumie ten... Potem wezmę. Nie, i tak muszę sztajera, bo nie zmieszczę się. Powiem tak, no jak ta przyczepa... właśnie Agroliner, ta z modyfikacji, ona jest na skrętnej osi, to nie jest żadna tam demka, no to jest chyba nawet, chyba dwa razy taka jak ta tandem, nie? To jest po prostu tak sztos przyczepanie, mówię, nie, ona musi być u mnie na serii, bo konkretna jest. Dobra, chcę na razie tu stój, już widać, że się śpieszę jak tylko mogę, już jest... 10 minuta odcinka prawie. Widać, że już się śpieszę jak tylko mogę z tym, żeby to wszystko zrobić. No ale... nagrać trzeba, żeby coś było. Poza tym... O kurwa mać! Nie! Nie, no to konkretnie kurwa! Nie! Ja pizgam! Nie no, masno, no po prostu masno, no nic innego nie można dodać, jak tylko masno, nie? Ojej, kurwa, puść mnie. Owiata powiedziała, nie puszczę cię i... A, to... Nie chcę oddać. Dobra. Jedziemy. Konkretnie odcinę się. Aaaa! Jedziemy. O, kurwa, to... Jak sypie. No jest, według prawa to sobie nie powinna tak sypie. Kurna, kozak. Przekozak bym nawet powiedział.
Przecież jak ja będę miał pół tony? Kurna. To faktem jest, że on jest powiększony, ale... Ale i tak, no... Tutaj zresztą, tutaj jest... powiększone pole w tym miejscu, no to powinno być trochę mniej. Ale kurna. I od razu, o kurna, ty to go nie zauważyłem. Dobra, i od razu inaczej, dobra, jedziemy. Hej, to ja przejadę sobie raz dookoła, bo ja tutaj sobie przejadę dookoła elegancko. I będę miał te 10 ton. Nie no, to jest kozak, co ta soja potrafi zrobić, to nie. A, miałem kupić jeszcze ten land. Ciach, kup. Ogień. I mamy pole. To jest już nasze. Sąsiad nam, sąsiad złodziej sprzedał nam pole. No, o, i będę miał fajny ten. Fajny tytuł już. Będzie pierwsze. Pierwsze żniwa John Deere'a. I sąsiad złodziej sprzedał nam pole. Yeah! Baby. Kurde kozak. Aż słuchawki założył. Już posił. Dobrze, wszystko. Nie gra, trochę będzie przy cicho, bo zmieniałem ustawienia mikrofonu. Oczywiście w programie, ale no właśnie nie wiem jak to będzie wszystko, bo nie sprawdzałem nawet. Po prostu tego wziąłem, żeby było już na odcinek i... Teraz sobie dalej wyjedziemy i... Jak się... I co? Kurna, i będzie jeszcze... Dobra. On siada pole, no tutaj Żyleta będzie miał teraz dużo roboty. Powiem, no dużo roboty będzie miał, mnóstwo. Łe! A przyciskiem się. Nie, co tutaj, co to będzie za kawałek pola, kurna, to ja nie wierzę. Będzie taki sztos, że... Tak sobie sprzedamy to... Nie, ja już jestem zarobiony w tej grze. John Deere'a długo nie będę sprzedawał, no bo to jest już jeden z takich solidniejszych kombajnów, także na długo będzie mi starczył. Nie no, kozak. To jaki sągnąć. Timinga jeszcze 15. Łe! On jedzie i od razu sieje. On jedzie i od razu sieje. To ta technologia taka nowa. To było kozak. Los. Gdyby tu... Pomysł. Wytnę sobie drzewo. Tutaj sobie troszkę podrównam terę. Zamiast lasu będę miał fajny... Tutaj sobie dalej kawałeczek z zagajnikiem. Ole, ole, ja tu mam pomysły. Ale jestem kozak. Spoko. Ej, jednak kurde, liczyć nie umiem za bardzo. Gdzieś tam to da. Nie no, kurde, kozak. To tu się wykryja, ale to wiesz. Totalny sztos. Kozak. Żyleta jak przyjdzie, to nie pozna gospodarki teraz. Niby coś, niby odcinki coś tam widział. Na mnie trochę, no bo nie zawsze mógł obejrzeć, ale na mnie trochę spojrzał czy coś, no to kurde, to już i tak dużo wie, ale jak wejdzie na gospodarkę, to... To pozamiatam. Tutaj chyba się przetnę. I sobie... No, przetnę się właśnie. I sobie tutaj będę jeździł, a to zetnę na koniec. Ale pewnie i tak się nie wyrobię, żeby te pole ściąć w odcinku. Także no. Tak musiał poza odcinkiem. Albo Żyleta... No jeszcze zobaczę, ile czasu zejdzie Żylecie, żeby się przygotować pod nagrywki. Ale myślę, że... Dużo mu to nie zajmie, także będzie git.
Tak. Minie tu. Ja? No, minie druga zawsze fajna sprawa. Dobra. Bo dobra, najpierw sobie ten. Dobra. Będę sobie tak jeździł. Nie pomyliłbym się, nie? 5 ton. Kurde, nie no, konkretny syp. No soję, bo... Jego fartem jest, że no... Wapno, orka, do tego 100% nawiezienia. Gdybym jeszcze miał obornik, ale to będę miał na pewno obornik za niedługo, jak będę przerabiał gospodarkę, bo... plan jest, żeby postawić nie tą dużą, tylko tą małą chlewnię. No i będzie konkretne, bo kolejne pieniążki będą wpadać za świnki, nie? Poza tym obornik, gnojowica, no to wszystko urzeźnia, użyźni tą glebę, będą jeszcze większe plony, będzie koza. Szczyste. Doli, to tu jest tego. Mój Jezu. Chyba się masz. Ale jak ono sypie to soja, to nie wierzę w to. I tak rajcuję tym, że szok. Która to jest minuta? To już prawie 17 minuta. Okay. A? I zaraz sobie podjedziemy sztajerem. Nie no, kurna, będzie dużo pieniędzy. Myślę, że jak będziemy nawet sprzedawać soję, to wezmę żyletę i pojedziemy na dwa ciągniki. Bo co tu się wyprawia, to jest... wow. No na jednym przejeździe soją na skup to się nie skończy, nie? Ja będę musiał pewnie jechać. Pojadę raz z żyletą i pewnie jeszcze raz będę musiał sam jechać. No to żyleta tutaj już sobie będzie robił. Czy jakieś misje będzie wykonywał, żeby... No bo chcę jak najszybciej zrobić tą gospodarkę. Bo mam bardzo fajny plan, no... U mnie plany to się tak szybko zmieniają. Już mam kolejny plan na gospodarkę, także wiecie. Ojejku. Jeden. Oj! A może by tak? Tak, będzie więcej subskrypcji. Może by tak nagrać kawałek hip-hopowy, tak jak to zrobił kamerzysta? Nie, no świruję. Powinien oświerać. Powinien oświerać, to by było dobrze. Tylko, nie, no śpiewać to tak jeszcze. Tylko problem w tym, że ja tekściarza nie mam i wiecie. No. Dobra, dojadę sobie do końca i kończę ten odcinek, bo... O, jeszcze muszę nagrać... Z2, może jeszcze trzeci się nie uda nagrać. No nie wiem. No przepraszam, że taki krótki odcinek, no ale niestety no. Obowiązki wzywają te sprawy. Stój! Dobra. No, także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on się wam bardzo spodobał. Zachęcam do łapkowania, subskrybowania z dzwoneczkiem, żeby nic was nie ominęło. Komentowania udostępnij to dla większych zasięgów. Zapraszam na Discorda, link w opisie. Zapraszam do wspierania kanału przez donaty. Oczywiście też link w opisie. I tyle. Żegnam się. Siemano!